Cześć, dzień dobry. Ja jestem Kaczorek, a to są bohaterowie 3 mocy i magii. Witam was bardzo serdecznie. Nie jestem gołosłowny, nawet jeżeli sobie troszeczkę żartowałem o Heroesach 4, które są najlepszą wersją Heroesów, to oto jest nieco gorsza, ale wciąż bardzo dobra wersja Heroesów. Heroesy 3, bohaterowie 3 mocy i magii. Witają was bardzo serdecznie. Dzisiaj myślę, że pogramy, tak zrobię serię, bo będę teraz nagrywał tak ze 3-4 odcinki, myślę, tak pod rząd, bo mam ochotę pograć w Heroes, a przy okazji wam je sobie nagram. Dzisiaj będzie taki scenariusz, po prostu weźmiemy, zobaczymy, jak to się wszystko przyjmie. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ ta gra jest bardzo dobra, jest wspaniała, jest jak pewnie większości ludzi w moim wieku, około mojego wieku, trochę starsza, to jest pewnie gra dzieciństwa, którą bardzo dobrze znają, kochają i szanują. I mam nadzieję, że szanujecie, że staram się dla was to nagrać. Jest angielska wersja, ponieważ jest to complete, czyli ściągnąłem sobie tą wersję. Mam oczywiście pudełko z płytą, ale tylko jedną, drugą jeszcze gdzieś posiałem. Grałem sobie u znajomego, więc być może jest u niego. Ja sobie po prostu ją znajdę i myślę, że jak już skończymy ten scenariusz, a będziecie chcieli więcej, to już do tego czasu będzie polska wersja. Ale nie przedłużając, po prostu weźmiemy nową grę i single scenario. Wezmę sobie jakieś do zobaczenia. Myślę, że wezmę sobie S-kę albo M-kę. Nie no, S-kę, bo jest takie startowe, żeby wam pokazać, żeby było fajnie. S-ka. Są oczywiście dodatki, Ostrze Armagedonu i Cień Śmierci, czy jakoś tak. I oczywiście jest start, znaczy ta podstawowa wersja. I jakie mamy tutaj, jest po angielsku, cały czas przypominam. Weźmiemy sobie, nie wiem, piaski śmierci, to jest krwi. Weźmiemy sobie tą, wieżę, ponieważ nie czuję się na tyle dobry, bo trochę w to nie grałem. Okej, miałem małe cięcie, po prostu ta gra jest dość niestabilna, jest to stara gra, więc muszę pilnować, czy wszystko się nagrywa. Ale się nagrywa i są te piaski krwi. Your land has plenty of sand and even gold. Czyli mamy dużo piasku, niespodzianka i złota. Rumors around precious resources. I są jakieś plotki czy coś takiego na temat podziemnych złóż czy coś takiego. Pierwszy, który zdobędzie te wszystkie materiały, będzie dominował nad swoimi tymi, jak to się nazywa? Sąsiadami. Jestem najlepszy z angielskiego, jak słyszycie. I będę grał na wieżyczce, jeżeli nie pamiętam, czy to wspomniałem, ale będę grał na wieżyczce, ponieważ czuję się w tym na tyle dobry. Powiem więcej, jestem chujowym graczem. I weźmiemy sobie bardzo, bardzo, bardzo zbalansowany zamek i weźmiemy Olinę. No, tak wam powiem. I weźmiemy artefakt, żeby było bardzo zabawnie. Bardzo zabawnie. Wszyscy będą tak sobie tam. I myślę, że możemy spokojnie przejść do rozgrywki. Okej, mamy już wszystko, już jestem. Witam, dzień dobry. Your spies report several of your not-so-friendly neighbors are planning to seize the riches underground so they can dominate the desert sands of your home. You need to do unto them before they do unto you. Dobra, czyli po prostu musimy być szybsi od naszych wrogów, ponieważ zamierzają zdobyć te wszystkie surowce. Ale co mamy w zameczku? Zameczek Kildale. Oczywiście bardzo ładne, bierzemy na start oczywiście hajs, bo hajs zawsze jest fajny. Przypominam ci, wam będę zawsze. I już widzę bardzo dobry przedmiot, który zwiększa nam o 15% możliwości cokolwiek wzroku, czyli najlepszego, przypominam, najlepszego z atrybutów. Dobrze, mamy tutaj tą wieżę łucików, no, chyba możemy przejść. Tylko czy... A, nie, tu nie mamy tego nawet książki. Chyba jak kupić? Nie masz chyba książki, przynajmniej nie widzę. Dobra, pójdziemy se... Nie, może tu się najpierw przejdziemy. Okej, tu jest wieża. Możemy se kupić, to zrobimy oczywiście. No i to chyba tyle z tej tury. Okej, jedziemy dalej. Tu są szkieleciki. To weźmiemy se to. Tu jest dużo, ale to jest fajne całkiem. To jest tors legionu, czy jakoś tak właśnie. Tutaj się sugeruje tym torso. Oczywiście, ale myślę, że pokonamy na luzie tych szkielecików. To są te kości, czy coś takiego. Dobra,
Ustawione jest wszystko? Mam nadzieję, że tak. Jest bardzo dobrze, wszystko ustawione. Ale. Czas nadszedł na pierwszą wspaniałą bitwę w moim wykonaniu. Dobra, wy chyba nie podejdziecie, ale możemy poczekać tak w razie czego, bo nie pamiętam jeszcze tej gry. Chciałbym przypomnieć sobie bardzo dobrze, żebym pokazał wam, jaki jestem wspaniałym graczem. Dobra, czekasz. Ciebie? Ty nie jesteś póki co potrzebny. Myślę, że samymi strzelczykami byśmy to sobie też poradzili. Tutaj też zjesz. Jesteśmy... A, myślałem, że... Dobra, mój błąd, ale nic się nie stało na szczęście. Ty czekasz i ty chyba z tego zestrzelić. Dobra, gitara. Weźmiemy sobie, co to jest za... co to jest za teleskop czy coś takiego. Co potrzebujemy? A, standard. No to weźmiemy sobie Marketplace'a. Na nim raczej nie wyjdziemy źle. Co więcej, na ogół... już tak szybko? To jesteśmy tam takich zamkniętych, rozumiem. No to nie brzmi za fajnie. Stone Gargoyles. No to mnie nie interesuje póki co. Wracamy z powrotem. Bo wiele się tu nie nachodziliśmy. Mapa jest nieduża, więc trzeba się trochę śpieszyć, wydaje mi się. Mage Guild. Dobra, proszę bardzo, jakieś czary. Super czar, fajny czar. Tych raczej mniej używam. Jest mniej używany w moim wykonaniu na pewno. To jest jakiś... To jest w ogóle szóstka chyba, więc póki co nie można tam specjalnie przejść w ich wykonaniu. Przy ich obronie, czy protekcji, czy coś takiego. Jak to sobie nazwać? Nazwij to sobie jak chcesz. Ale tu jest gold. I gnoll. No gnoli to chyba powinniśmy pogonić bez żadnego problemu nawet, rzeknę. Dobra, tam są jakieś śmieciaki. I my was tutaj chcemy zabić, więc czekasz. Są skróty klawiszowe? Są. To fajnie. Możesz chyba strzelać, chociaż poczekam. Dobra. Czekasz. No to fajnie, to rozegrałem. Bardzo dobrze. Very well. Muszę się nauczyć, okej? Okay? Nie hejtujcie. Bardzo proszę o nie hejtowanie, bo to jest, będzie bardzo dobre w moim wykonaniu. Na pewno będzie bardzo dobre. Dobra, zajął się nim. Ale ten błąd sporo kosztował, jesteś. Dobra, czekaj. Zestrzel go. Jeszcze raz. Dobra. Teraz go możesz gnoić. Jesteś, ale to był głupi błąd. Przepraszam, bardzo przepraszam. Przepraszam was, dwa gryfy, które ucierpiały przede wszystkim w tym wydarzeniu. No, głupie to było bardzo, ale przepraszam. Dobra, kurwa, przepraszam. Jak to powiedział pewien magik. Nie ten, który skoczył, czy okej? Okay? Dobra, już widzimy, że piasek. To zdecydowanie dużo nam powie w tym wypadku. Rogues. I tu weźmiemy sobie to. A tymczasem w naszym zameczku potrzebujemy zameczku. No tak, w zameczku potrzebujemy zameczku. Taka gra słów, taka śmieszna. Śmieszne są z gry słów. Na pewno są śmieszne. Bardzo śmieszne. Dobra. 14 Pac-Manów i Rogues. Dobra, my was powinniśmy zabić. Chyba bez żadnych większych problemów. Nie jesteście chyba tymi super mocnymi kreaturami. Raczej na pewno nie jesteście, chociaż 8-3 to całkiem nieźle. Dobra, wy czekacie. Wy strzelacie, macie pełną. Wydajcie śmieszne dźwięki takie. Dobra. Nie sprawdziłem, ile macie ruchu. 6. To chyba za mało, żebyście coś tu mogli zrobić więcej. Czekasz. Zestrzeli tego. I zestrzel może... Ile was tam jest? 1. To jednego się nie opłaca. Dobra. No chociaż i tak jednego zabiliśmy. Dobra. Troszeczkę tankujemy się. 6, tak? Dobrze, zobaczyłem 7. Ty masz 10, przeważasz dużo. Powinieneś go zabić. Nie zabiłeś. No dobra. To nie brzmi fajnie. O, to też nie brzmi fajnie. Brawo, Kaczor. Brawo, dobry gracz. Ale skoro już tak mówiąc o graczu, to tak chciałbym wam się pochwalić, że jest u nas taki wspaniały event, u nas w wspaniałej szkole, który nazywa się Turniej Heroesów 3, tak wam powiem. Skoro mamy troszeczkę czasu, to mamy taki fajny turniej Heroes 3, który będzie jakoś tak za 2 tygodnie, coś takiego, albo za miesiąc. Nie więcej, w każdym razie, nie mamy tego. Zbudujemy sobie w takim razie... Możemy sobie to machnąć, albo... Kur... Czego my tu... Albo możemy... to możemy w sumie, bo to jest fajne. Może to być chujowe zagranie, ale mi się podoba. Tak. O, więcej bo teraz. Ale za jakieś 2 do 4 tygodni tak jakoś będą te same. Do was musimy lecieć.
Straszne. Dobra, biegamy. Musimy do was biec, żeby dalej iść przez tą mapę, więc let's go. I mamy ten super konkursik i będzie... Nie, właściwie to nie wiem co będzie, bo nie startowałem nigdy w konkursie Heroesów. Więc nie mam pojęcia jak to będzie. Dobra. Powinieneś zaraz zginąć. To było chyba głupie. Dobra. O, tu se staniemy i zablokujemy ich. Ciabach. I ciebie, ciabach. Wiem, że to trochę więcej straciliśmy, ale lepsza jednostka ginie. Dobra, wy się odsunęliście, więc coraz więcej lepszych, gorszych, coraz więcej po prostu jednostek ginie. Nie wiem, strasznie ciężko mi się wysłała, myśląc troszeczkę na tę grę, chociaż i tak jestem beznadziejny. To nie da się ukryć. Dobra, zaraz zginiesz, śmieciuchu. Gnoju! Dobra, nie żyjesz. No, tak się kończy. Frajerzy. Dobra, o, basic armor, to fajne, fajne. Ja startuję w tym, wracając... Startuję, tak. To jest bardzo głupie, ale startuję. I widać jakie są moje poziomy. Mój poziom umiejętności. Kasu, nie widzę tu jakiegoś, żeby tu było więcej drewna, znaczy kamienia. Oprócz tego. Dobra, więc czekamy. Nie, będziemy budować. Myślę, że Archer's Tower jest więc bardziej tego wart. Dobra. Troglodyci. Mamy jaką armię? Trochę małą. Wróciłbym się. Jest nowy tydzień, więc będą nowe ludziksy. Znaczy są już nowe ludziksy. I razem z moim znajomym z tej szkoły to będziemy bardzo dobrym teamem Bastion Cytadela, czyli dwa najlepsze zamki. O, mogę sobie robić takich śmieciuchów. A czy mi to potrzebne? Może się przydać. To będziemy bardzo dobrym teamem. Najlepszym teamem na świecie, który ogra po prostu wszystko i wszystkich, więc możecie się bać. Wy też możecie się bać przed teleodbiornikami. O nie, to złe, ale chyba musimy iść. Ha, dobra, to pójdziemy. Tak, i let's go. Trzeba iść, skoro on już nas tam chce przegonić, dobra. Nie kupujemy takich pierdół. Pozwolę sobie nie kupować. Oj, coś przelagowało na chwilę. Pewnie to już odwiedził, więc wolałbym nie patrzeć. On pewnie ten, chociaż może mógł nie odwiedzić. Nie wiem. Nie znam się. Griffin Tower. Dobra. Jedziemy dalej. Trzeba zaraz zrekrutować bohatera śmiecia, który tu by przyszedł do nas. Żeby nam wysłać wojsko nowe. Nomadowie. Czy nomadzi, czy jak to się kurwa zwie. Dobra. I tutaj. Teraz musimy sobie zrekrutować bohatera śmiecia. Brawo. Pani Sylwia, awansowałaś na bohatera śmiecia. No raczej nawigacja się tutaj specjalnie nie przyda. Nie możemy jakoś tu fajnie wszystkich kupić od razu. No to trudno. Dobra, ruszaj, bohaterze śmieciu. Czas wypełnić swoje zadanie. Nic nie kupiliśmy, więc dobra. I wracamy sobie, bo tutaj chyba... Pak! Nie no, nie będziemy tak się rzucać na to wszystko, bo... Rozumiem, że trzeba się trochę śpieszyć, ale nie trzeba tak się rzucać. Tu jest właściwie Pax, Fius i Viral. Dobra, powinniśmy to ograć, jeżeli się coś pojawiło na naszej drodze. Zbudujemy sobie bastion. Ten taki jedyny prawdziwy, który może coś zrobić. Nie to, co te typowe... O nie, pany. Halo. Trzeba się wrócić jednak. A, ty nie masz za dużo. No dobra, to zaraz coś trzeba wykombinować. Dobra. Jest. O! To jest ta tarcza fajna. No, fajna jest, dobra. To bierzemy ją. Nie mógłbym z niej zrezygnować w tym momencie tak specjalnie. Dobra, i bierzemy ciebie i ciebie... A. Dobra, bierz. Pach, 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 pach. I jest gitara, siema. Let's go. Dobra. Ty, bohaterze śmieciu, idziesz tutaj. Masz nowych pikemanów. O których oczywiście zapomniałem wcześniej. Tutaj też trzeba coś zrobić. Castle. Możemy zrobić. Czy potrzebujemy kolejnego bohatera śmiecia? Chyba nie bardzo. Chociaż możemy wziąć tak w razie czego, żeby nam dosypał więcej wojsk. Wiem, że to może być głupie, może być bardzo głupie. Co więcej, jest na pewno głupie, ale... Ale tak postanowiłem, niech tak będzie. Zadecydowałem po męsku.
I teraz może... nie macie nic do gadania, tak wam powiem nawet. Ty idź po żołnierzy i wracaj się. Dobra, ty nam zabierzesz to pewnie, co jest głupie. A jednak nie zabrałeś, co jest jeszcze głupsze. No i dobra, robimy Rosję, czy jakoś tak. Jak to się chyba nazywa. Bo tak gracze rosyjscy strasznie grali, że mają właśnie milion bohaterów śmieci, którzy biegają i oni mają razem bardzo duży zasięg. No i oczywiście, że ja nie mogę mieć tego zasięgu. Bo co? Dobrze, będę se hejterem po prostu. O, Stardo, ty się pojawiłeś. No dobra. Teraz cię trzeba tutaj... Przepraszam, ty wojsko miałeś wysłać. Halo. Dobra. Tak. Gitara. Gitara, co ja? Czyli tak po czesku trochę gitara się ma. Taki śmieszny żart, taki lingwistyczny troszeczkę, taki chyba mogę powiedzieć. Dobra, trzeba was wysłać, bohaterów śmieciów, na jakieś ekspedycje fajne. Dobra, go. I ty pójdziesz tędy. Dobra, w zamku chyba nic nie kupię, chociaż może kupię. Stables. Co kupię? Stables. Czyli stajnie. Super, najlepsze. Tutaj widzę, że się... zaraz was tu zgnoimy. Powinniśmy sobie dać radę. Dobra, let's go. No, super. Moje ulubione, kiedy walą tymi cholernymi strzałkami. Dobra, ty masz ile? 7. 2, 4, 6, 7. Ciach. Idziesz w środek. Powinienem ustawić ich, jakoś ich lepiej. Zdecydowanie co powinienem ustawić. Ale tego nie zrobiłem, bo jestem bardzo dobrym graczem. Dobra, ty się rzucasz. O nie! Ej, czemu? Halo. A, dobra. Oczywiście zapomniałem, że na przykład mam ten. Co się nazywa przeszukanie tego grobu. Bardzo dobry gracz. Bardzo dobry gracz. No po prostu... Aha! No to... Fajnie. Tego się przyznam, że nie spodziewałem specjalnie. Ale skoro tak... Dobra. W takim razie... Nie, tam nie możesz. To ruszajcie na ekspedycję. I... A właściwie jeden z was się będzie przydawał, żeby kupować wojsko. Dobra. I tutaj jest paczka nomadów. Paczka, pak. Dobra. Wy macie ruchu 7, 2, 4, 6, 7. Powinno być w miarę bezpiecznie. Co więcej, czekamy. Jedziesz. Jedziesz. Czekasz. Ty się bronisz. A ty w takim razie strzelasz. Dobra, jeden zawsze coś. Nie... Aha. Zapominam. Jezus Maria. Co za głupia gra. Głupi gracz. Przede wszystkim głupi gracz. Dobra, zabij się. Polecam. Dobra, ciebie musimy zabić. I ciebie już dobijamy. Dobra? Nie ma dużych strat, więc nie płaczemy. To była cenna lekcja po prostu dla nas. Bierzemy atak, bo mamy dużo obrony. A my bierzemy stąd i bierzemy tutaj. Obelixy. I Asterixy jakieś, i tutaj weźmiemy sobie... Nie, nie ma Pikemanów. To weźmiemy stamtąd coś. Kupujemy coś? Nie. Kupujemy sobie coś? Monastery. Sobie weźmiemy Monastery. Nie mam pieniędzy oczywiście, więc mogę sobie tylko pomarzyć o tym, żeby... Ojejku, co wy tam narobiliście? Dobra, tędy... Co to jest? Loss of Orc Chieftains. Poradzimy sobie. Złoto, elo. Uciekamy stąd. Tędy. Run! Dobra, uciekamy do domu. Chociaż możesz tu poczekać, będziesz miał, jutro będziesz miał to, co potrzeba. Teraz byśmy... tego nie zbudujemy, więc możemy sobie ulepszyć na przykład archerów, którzy są bardzo dobrym, bardzo dobrą dwójką. Śmiem powiedzieć, że jedną z lepszych. Jeżeli nie najlepszą. Dobra, to przegramy oczywiście. Nie. Elo? Nie będę ich kupował, bo to bez sensu. With desire... Join. Pewnie, że wezmę. To jest przecież bardzo dobre. Dobra, weźmiemy sobie tych. No. Dobra. Powinniśmy sobie poradzić. Który zagraża strzelcowi? Te dwa. No dobra, fajnie się ustawiłem jak zawsze. Miałem na przykład 2 minuty temu na przykład poprawić ustawienia. Co oczywiście zrobiłem. Kurde, bele. Dobrze. W każdym razie na pewno wygramy to. Zdobędziemy sobie pieniądze, sławę, dobrobyt, czy coś innego. Albo coś takiego. Czy jakieś inne ładne słowa. Dobra.
O, zawsze kontratakuje, no tak. No to fajnie. No to, to bardzo dobra decyzja. Wyruszacie się trzy... Halo? Hehe, frajerzy. Ciach was, tu was. Biegacie. Wy zestrzelacie. No dobra, sobie poradzicie jakoś tutaj atakując. Dobra, i wygraliśmy. Dziękuję, pieniądze. Basic at safe. Niekoniecznie w takim rodzaju te pieniądze. Archery, bo jest dużo lepsze. Jakieś tam kryształy, złoto. Zawsze coś. I ty czekasz jeszcze chwilę. Bo chyba nie mam specjalnie nic do roboty. Mógłbym sobie kupić kapitał. Czyli bardzo dobrą rzecz. Nie wiem, czemu tego wcześniej nie kupiłem. Chyba się zająłem czymś innym. W każdym razie gonią nas, co nie... Co jest? Omygy, co ja narobiłem? Najlepszy gracz, kurw. What the fuck? Jezus, mary, co za głupek ze mnie. Aha, dobra. Bierzemy Pac-Manów. No to fajnie. Super, super gracz, kurw. Festiwal porażki po prostu, nazwę ten odcinek czy coś takiego. Dobra, zdążę przecież. Co może pójść nie tak? No na przykład, nie wiem, to, że ma wojsko. Mogę ci zadać damage, hej, frajerze. Ile ty masz życia? 100. Może niekoniecznie, bo to zadaje 30. Ty masz 30. O, ha, frajerze, i co teraz? Pnią cię. Hehehe. Dobra. Uciekamy. Nie, mój namiot medyka. W śmieciu. Dobra, zabijemy cię. Zabiję cię. Chodź tu. Nie, czemu prędkość? Nie! Dobra, to się zdarzy, okej? Okay? Festiwal żałości i porażki, kurwa. Dobra, zdążymy przecież, nie? Jezu, co za down. Naucz się grać. Wszyscy możecie tak napisać, bo to akurat jest... Możecie napisać bez problemu. Naucz się grać. Jezus Maria, co za down. Jesus Christ. Jezus Chrystus. Dawaj, chodź tu. Dobra, ciebie zabiję. Nie wiem, co ty tu starasz się uczynić. Właściwie. No ale dobra. Dobra, zdążę przecież. Co może później tak? Na przykład to, że na przykład mógłbym ulepszać zamek już przez ten czas. No pikeman. Zdążę. Dobra. Gitara. Nie mogę po prostu z mojej czasem głupoty. To jest strasznie. O, ulepszyli zamek. No to fajnie. To fajny gracz za mnie, co? Na pewno chętnie zobaczycie serię z tego, jeżeli tak dobrze mi idzie. God damn it, no. Jak to się stało? Gdzie i kiedy? Dobra, czekamy. Szczelciki. Trochę mało zadają damage'a. No ale to, to... O nie, spowolnienie. Jeszcze lepszy. Jeszcze lepiej! Kurwa. Jezus Maria, co ty robisz? Nie. Czemu komputer nie jest głupi i nie wyjdzie do mnie po prostu? Muszę tak. W takim razie. Dobra, zabijaj tego strzelca, bo mnie denerwują. Nie, ci strzelcy też mnie denerwują. Dlaczego jestem takim chujowym graczem? Dlaczego? Powiedzcie mi, festiwal żałości. No, cieszę się. A, mogłem wcale nie bronić się, nie? Panią, jaki atak! Ojej! Bardzo dobry atak, wspaniały atak. Dobra, strzelców trzeba zabić. Brońcie się. Spowolniają. Brońcie się. Katapulto, szybko. Musisz coś zrobić. Broń się. Ty zabijaj. Oczywiście ci się jak zwykle nie udaje. Nie! Jakim gównem trzeba być? Strzał! Strzał! Nie! Muszę ich zabić! Dlaczego? Nie! Nie zabijajcie mi ich, no! Co mogę zrobić w tej sytuacji? Nie za wiele. Katapulto! Gdzie jesteś, kiedy cię potrzeba? O! Jest! O, teraz to wyszedł. Dobra. Przegramy tą bitwę. Dobry gracz. Dobry gracz. Najlepszy gracz. Najlepszy, powiadam. Bohatery 3. Bo dlaczego by nie? Co mnie skusiło, żeby grać w to? Kiedy to się stało?
Dobra, zabijamy was. Zabiję was wszystkich. A nie, czekaj, nie zabiję. A 12 właśnie poszło. Dobra, zabijaj. Jaki najgorszy gracz, no nienawidzę się momentem. Dobra, rozumiem, bo masz więcej ataku, kiedy przebiegasz. Dobra, ciebie. Padzią. Nie, no tego nie wygram. Choćbym bardzo chciał. Co ty robisz tutaj? Zostaw mi. Dobra. Łubu dubu, jebać fubu. Nienawidzę siebie czasem. Chcę się zabić. No. Dziękuję. Wspaniały gracz. Najlepszy. Najlepszy.